Witam Państwa. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jak można w bardzo prosty sposób zrobić przepiękne poncho. To jest poncho na wiosnę, jesień, a czemu nie również i na zimę. Poncho robi się naprawdę bardzo prosto. To, które ja zrobiłam, składa się z dwóch prostokątów. To moje poncho jest robione taką grubą włóczką. Do tego użyłam drutów numer 8. Więc każdy prostokąt składa się szerokość składa się z 42 cm, a długość tego prostokąta to jest to są 84 cm. Ja każdy prostokąt oczywiście jest robiony dokładnie w ten sam sposób. Ja na druty, na szerokość narzuciłam 80 oczek i robiłam ten wzór wzorem ściągaczowym. Z 14 oczek zrobiłam splot krzyżowy, który znajduje się wśród moich filmików na YouTube, a po środku zrobiłam taką plecionkę warkoczową. Akurat tego wzoru nie mam wśród swoich filmików, ale bardzo łatwo jest znaleźć w internecie, w jaki sposób zrobić tą plecionkę warkoczową. I z drugiego boku również to samo. Plecionka krzyżowa jest naprawdę przepiękna i oczywiście 7 oczek ściągaczu, ale to tylko właśnie z tego względu, aby boki i dół oczywiście i góra prostokąta była estetycznie wykończona. Kończąc te dwa prostokąty, które są robione dokładnie ten sam sposób, proszę spojrzeć, połączyłam te dwie części, czyli szerokość drugiego prostokąta połączyłam z jednym bokiem drugiego prostokąta. W ten sam sposób, obracając na drugą stronę to nasze poncho, proszę spojrzeć, mamy dokładnie taki sam efekt. I drugą część przeszywamy również, do tego długiego boku prostokąta. Tą część, czyli szerokość poncza. I w ten sposób, proszę spojrzeć, to jest tył robótki naszego poncza. Przód jest dokładnie taki sam. Po prostu, aby uwidocznić, powiedzmy, przód naszego poncza, ja przyszyłam takie bardzo ciekawe, ozdobne guziczki. I oczywiście dół mojego poncza ozdobiłam frędzlami. Jest naprawdę bardzo, bardzo proste do zrobienia właśnie to poncho. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służę pomocą. Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych, a przy tym bardzo prostych wzorów na druty. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.